Ciepło. Zima. Ciepło. To jest jeszcze zima, Ania, jak jest zima dzisiaj z rana. Kocha, podziwię się, jak słońce praży pięknie, ciepło je. Powiem ci, Josef, wzięła jeszcze ciokół fajkę i mi nic nie zbywo. Może to się musisz tak zawinąć i dobre będzie. Wiesz, jak to jest w marcu, jak w garcu. No niby ja. Poczekaj, bo już Tomek nagrywa. O kurde. Cóż to... W kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella witają was Małgorzata Sztelet-Furmaniuk i Ania Musioł. Witajcie, Roztomili. Witajcie pięknie, są my dzisiaj w przepięknym miejscu i jest tu dość zima jeszcze z rana. Nie ma tu wcale zima, pięknie słoneczko świeci, cudno niedziela i ciepluśko, jenę szpacerować po tym tu parczku przy stawach na Górnym Boże w Skoczowie. Naprawdę jest tu strasznie fajnie po tych wszystkich remontach. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć jedną rzecz, bo nie wiem, czy ty, Ania, wiesz, a nasi widzowie to już na pewno nie wiedzą. Światowy Dzień Budyniu, to jest właśnie 31 marca, to jest właśnie dzisiaj. Także zapraszamy do Skoczowa na Górny Bór, pochodźcie, poszpacerujcie, a potem budyń, koniecznie. Mi się taki kojarzy z dzieciństwa budyń z sokiem malinowym. Ja, to było kiedyś to bardzo... To były zawsze takie podwieczorki najlepsze. Ja nie wiem, a teraz się tego nie robi, czy co? Nie. Widziałaś, Kaj, żeby Kaj w cukierni no częstowali nie. takim czymś? Nie. Albo żeby babka dziecko to robiła? To mamy pomysł teraz na interes. W tych promieniach słoneczka marcowego przechodzimy już teraz do życzeń. Posłuchajcie, i pierwsze życzenia to są zaraz takie życzenia na prima aprilis. A tak naprawdę to nie, bo na rocznicę ślubu, kiedy obchodzono je 1 kwietnia, to musi być wesołe małżeństwo. I oje ciekawo, Gosiu, czy oni tak na tę rocznicę jakiś żart zrobią, wiesz? Ale w każdym razie życzenia. 1 kwietnia swoją 30. rocznicę ślubu świętować będą Lucyna i Grzegorz Szczepański z Heidelbergu. Kochajcie się mocno, bądźcie jak dwie bratnie dusze. A na pewno każdy wasz dzień wypełni miłość i ciepło, a nie jakieś kartusze. Mówcie se każdego dnia, jak bardzo się kochacie i że za siebie nawzajem nawet własne życie oddacie. Nie dejcie się skłócić, czy stracić zaangażowania, to są dla was do wypełnienia zadania. Najlepsze życzenia przesyło mama Urszula ze Skoczowa. O uwaga, prosimy panią Magdę Walawender z Bielska-Białej. Życzymy ci szczęścia, tak wielkiego jak ogrom nieba, słońca na niebie i duszy. Dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół. Cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi. Wytrwałości, by mierzyć się z trudami dnia codziennego i niegasnącego optymizmu. Madzia, 100 lat, w zdrowiu i radości, życzy siostra z rodziną i przyjaciele z Cieszyna. Serdeczne życzenia dla przesympatycznego wykładowcy Romana Kraczli. Wszelkiej pomyślności, dużo miłości, niegasnącej radości, do tego kochanych bliskich, solidnych współpracowników, ale przede wszystkim mądrych i pojętnych studentów życzy grupa z Cieszyna i okolic. Kolejne życzenia dla pana Krzysztofa Piszczka z Katowic. Parę dni spóźnionych, ale mamy nadzieję, że nam wyboczysz. Wszystkiego najlepszego z kuli twojego święta. Co byś se żył po leku, rajzował kaj i nosy zapragniesz i uśmiechał się wszędy i do wszystkich. Wszystkiego, o czym marzysz, a przede wszystkim kupa zdrowio życzy Bieszczadzko grupa z ziemi cieszyńskiej. Następne życzenia popłyną do Dzięgielowa, do pani Anny Skark. Każdego roku, o tej samej porze, każdy ci życzy, co jeny może. My, korzystając z tej sposobności, życzymy ci szczęścia i kupę radości. To, czego pragniesz, co by się spełniło, a to, co kochasz, co by twoim było. Tego życzą dziewczyny z pracy. O uwagę prosimy panią Bożenę Dudę Oździńską, która prowadzi restaurację artystyczną Eko Tradycja. Zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz wielu, wielu klientów życzy Jacek z Cieszyna. Dla Pauliny z Krakowa z okazji urodzin, które przypadają 31 marca, czyli też właśnie dziśka, dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym od całej rodziny z Cieszyna. 3 kwietnia urodziny będzie obchodzić nasza koleżanka redakcyjna Marta. Życzymy ci, Martusiu, świetnych pomysłów, dobrych decyzji, moc radości, satysfakcji z pracy i samych szczęśliwych dni. Cała ekipa portalu OX.pl. I nasi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Życzenia przysłane, poczytane, pamiętajcie o nas.
Moi rodzice mieli pięknie, bo dziękujemy za te życzenia, kiedyście nam przysłali. No i pytamy, co byście dali, składali powinszowania swoim najbliższym, ważnym dla Was ludziom. Wysyłajcie życzenia albo przez taki banerek, który jest na stronie portalu ox.pl, albo na maila życzenia@ox.pl. Pamiętajcie, że zamieszczanie tych życzeń jest całkowicie darmowe. Możecie nawet nagrać telefonem czy jakąś kamerką swoje własne życzenia i nam przysłać. Też ich opublikujemy w naszym koncercie, a może to sprawić dużo radości komuś z Was. Ja jeszcze mam jedną przypominajkę. Jutro 1 kwietnia. Wiecie co je? Prima aprilis. Pamiętajcie, sranda musi być, trzeba zrobić swoim bliskim, albo i w robocie, albo i w chałupie, coś i prima aprilisowego. Ja Ci powiem, że ja mam w robocie takich kolegów, że się już boję iść w ten poniedziałek do tej roboty, co tam się będzie robić. A teraz zapraszamy Państwa na koniec na utwór instrumentalny, który został przysłany do naszej redakcji specjalnie dla koncertu życzeń Stella. Przysłał go pan Marek Wanted, a utwór nazywał się Summer Love. Pięknie zapraszamy. Co prawda lata jeszcze nie ma, jeszcze nie summer, ale zrobiło się kapka cieplej i już wszyscy o tym lecie zaczynają myśleć. I my też. No, także miejcie się dobrze i do zobaczenia. Udanej niedzieli, żegnamy się z Wami, do widzenia za tydzień. Podzianiczko.